O romansach i skandalach wielkich hollywoodzkich gwiazd powiedziano już chyba wszystko. Ale jak wyglądało ich prawdziwe życie? Tak jak zwykłe śmiertelniczki miały swoje sposoby na makijaż, stylizację, ćwiczenia, swoje ulubione przepisy. Zostańcie ze mną, a poznacie sekrety i triki największych gwiazd Hollywood. Światowej sławy aktorka, która ma polskie korzenie? Dziadkowie Juliette Binoche pochodzili z Częstochowy. Rzadko która europejska aktorka może się poszczycić taką popularnością. Jest najlepiej opłacaną francuską aktorką w historii kina. Otrzymała propozycję od samego Stevena Spielberga. Odrzuciła ją jednak, żeby zagrać u Krzysztofa Kieślowskiego w filmie Trzy kolory niebieski. Sama o tej roli powiedziała: to był skok na głęboką wodę. Opłacił się, bo za tę rolę aktorka otrzymała Cezara. Juliette Binoche nigdy nie musiała się martwić o dodatkowe kilogramy. Podobno aktorka stosuje dietę alkaiczną, która nie jest sposobem na schudnięcie, ale raczej sposobem na poprawę samopoczucia. Tak przynajmniej twierdzi dr Robert Young, twórca tej diety. Dieta ta ma za zadanie utrzymać pH naszej krwi w normie, a tym samym poprawić samopoczucie. Co ważniejsze, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, otyłość i choroby serca. Głównym założeniem diety jest spożywanie 80% produktów zasadowych i tylko 20% kwasowych. Jadłospis tej diety składa się przede wszystkim z warzyw surowych albo gotowanych na parze. Może to być jarmuż, sałata, szpinak, ogórek albo cukinia, czy też na przykład brokuły. W diecie ważne są też owoce, najlepiej ananas, grejpfrut albo cytryna, bo wszystkie mają silne właściwości alkalizujące. Ważne są też kiełki roślinne, na przykład fasola, mung albo lucerna. No i soja, na przykład w postaci mleka albo tofu. Ta dieta jest oczywiście bardziej złożona. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapytajcie o nią swojego dietetyka. Juliette Binoche niemal w każdym filmie wygląda niezwykle naturalnie. Pamiętacie ją w Zakochanej bez pamięci? W jednym z wywiadów aktorka powiedziała: piękna czułam się tylko kilka razy w życiu i wcale nie przed kamerą, ale w sytuacjach prywatnych, kiedy byłam naprawdę szczęśliwa. Juliette Binoche znana jest z tego, że nie poprawia urody, lubi swoje zmarszczki, mówi, że dla aktorki to skarb. Piękną i dojrzałą Juliette Binoche mogliśmy podziwiać na przykład w filmie Zapiski z Toskanii, za którą to rolę aktorka otrzymała Złotą Palmę. Let's talk about something else. Według Juliette Binoche najlepszym sposobem, żeby zacząć dzień, jest po prostu dobre nastawienie. A jeżeli chodzi o dbanie o urodę, aktorka czasami chodzi na masaże twarzy. Podstawą jej codziennej pielęgnacji jest kombinacja olejków, m.in. arganowego, miętowego i lawendowego. Aktorka, zanim nałoży na twarz jakikolwiek krem, nakłada taką mieszankę esencjonalnych olejków. Aktorka miesza olejek arganowy z kilkoma kroplami oleju różanego, miętowego, lawendowego i kadzidłowego. Mieszamy wszystko. Pachnie fantastycznie. Zachęcam Was, żebyście spróbowali w domu. W 1997 roku aktorka otrzymała Oscara za rolę drugoplanową w filmie Angielski pacjent. Zapytana o to, gdzie trzyma statuetkę, z typowym dla siebie humorem odpowiedziała: w lodówce, żeby mieć pewność, że jest świeży. Czekolada to nie tylko ukochany produkt Juliette Binoche, ale także tytuł jednego z jej filmów, w którym zagrała z Johnnym Deppem. Specjalnie do tej roli aktorka uczyła się wyrobu czekoladek w jednej z francuskich cukierni. A teraz ja zrobię czekoladowe trufle, dokładnie takie jak w filmie.
Czekoladowe trufle są bardzo proste i bardzo przyjemne w przygotowaniu. Trzeba roztopić składniki, wymieszać je, a następnie uformować czekoladowe kulki i obtoczyć je w gorzkim kakao. Będziemy potrzebować 300 g gorzkiej czekolady, jedną dużą łyżkę miodu, 50 g śmietany kremówki, szczypta chili, jedna łyżeczka alkoholu oraz 50 g masła. Będziemy potrzebować niewielkiego garnka, w którym rozpuścimy czekoladę. Następnie dodajemy masło, śmietanę, miód, alkohol i szczyptę chili. Wszystko podgrzewamy, cały czas mieszając, aż do uzyskania jednolitej czekoladowej masy. Kiedy masa jest już jednolita, odstawiamy cały garnek z naszą miksturą, żeby delikatnie zastygła. Potem z masy formujemy kulki, obtaczamy je w gorzkim kakao i tak to wygląda. Like this? Good. Yes, shake it a little. Good. Pozostało mi tylko próbowanie. Zupełnie niezła. Jako młoda aktorka Juliette Binoche nie miała zbyt dużo pieniędzy, dlatego bazując na swoim doświadczeniu i na konieczności stworzyła listę ubrań, które powinny być w szafie każdej kobiety. A jest to jedna kurtka, dwie pary spodni, spódnica, t-shirt, koszula i elegancki pasek i dwie pary butów. Bazując na tych elementach można stworzyć dużo zestawów i za niewielkie pieniądze wyglądać całkiem dobrze. W takich zestawach możemy zobaczyć aktorkę na przykład w polskim filmie Sponsoring. Na koniec mam dla was jeszcze cytat z aktorki, który doskonale podsumowuje jej pracę i ją samą. Cenię kino, które jest refleksją na temat naszego codziennego życia. To jest moja misja. Nie tyle bawić, co skłaniać do myślenia. Bycie gwiazdą w ogóle mnie nie interesuje. Fuj. Jadłospis. Każdy ma tutaj swoją działkę. 13. Czekoladowe trufle na coś szyję. Podstawą jej codziennej pielęgnacji jest kulminacja. Konsumpcja.